W ostatnim odcinku sporo się wydarzyło. Na samym starcie liga, w której zajęliśmy 7 miejsce i niestety nie udało nam się awansować dalej. Przynajmniej tak mi się wydawało. Bo później były baraże, które wygraliśmy w finale, pokonując Colchester 3-0. Następnie przeszliśmy do kolejnego sezonu, który rozpoczęliśmy od dwóch wzmocnień. Ramiro Henrique oraz Maximo Perrone zasilili szeregi naszego zespołu za łączną kwotę 20 milionów euro, tak jak to jest ustalone już w sklepie. Jednakże nadszedł też czas na pożegnania. Nasz klub opuścił Sweeney oraz Lauren. Dzięki temu na naszym koncie mieliśmy 4 miliony euro na transfery. Jednakże dzięki waszym łapkom oraz ankiecie, której ostatnio przeprowadziłem, do naszego budżetu trafia 40 milionów euro za wygranie baraży oraz 19 milionów 900 tysięcy za łapki w górę pod ostatnim odcinkiem. A i pamiętajcie, że jeden like to jest 50 tysięcy do naszego budżetu transferowego, więc zostawiajcie łapencję, żebyśmy jakoś szybko rozwijali ten klub. A i w opisie znajdziecie jeszcze link do mojego Discorda i największego Discorda piwowego w Polsce, więc też tam zapraszam. No i moi drodzy, okres przygotowawczy za nami. A więc pora rozpocząć zmagania w nowej lidze. No i rozpoczniemy w takim oto składzie. Ale wiecie co, pierwsze spotkanie w tym sezonie i ja to spotkanie sobie rozegram. Także pierwsza z 10 możliwości zostaje otwarta na pierwszy mecz. Miejmy nadzieję, że tego nie przegram tak jak ostatnio. A no świetne stroje sobie wybrałem, jak zawsze, super. Ale pierwsza piła już do Pele, Pele sam na sam. I w trzeciej minucie zdobywamy brameczkę. A to druga bramka, piękne dogranie do Pele. Dobra moi drodzy, przyszedłem do końcowego wyniku. Wygrywałem 4-1, ale stwierdziłem, że nie będę tego dalej grał, no ponieważ te stroje strasznie waliły po oczach. No i Pele w tym spotkaniu zdobył 4 bramki. No grube to spotkanie było. A więc moi drodzy, drugie spotkanie. No i tutaj szybka symulacja. Boję się, że przegramy i wygrywamy to 2 bramki Pele. No a tym razem spotkanie w Carabao Cup, które niestety przegrywamy. No ale te puchary trochę mało mnie interesują. Jak na ten moment przynajmniej. No i pierwsza porażka w lidze, i to dosyć wysoka. 3-1 z Oxfordem przegraliśmy, no ale Pele z kolejną bramką. Kółka juniorów za bardzo się nie zmieniła. No prezentuje się w taki sposób. Nadal czekamy, aż Frank będzie miał 16 lat i dołączy do podstawowej jedenastki. Okej, moi drodzy, a więc na naszym koncie jest 70 milionów. No łącznie dodałem 69 milionów 900 tysięcy, ale FIFA to oczywiście zaokrągla, a więc mamy szansę naprawdę ulepszyć ten skład. Ja się zabieram już za szukanie jakichś nazwisk i zaraz kogoś tutaj sprowadzimy. A więc moi drodzy, pierwszy transfer to Enzo Fernandez, który trafia do nas za 50 milionów, tak jak było to ustalane. A więc zawodnik 78 oceny ogólnej. No i lecimy jeszcze z drugim transferem. A to kolejny zawodnik Miretti, 70 oceny ogólnej i przechodzi do nas, tak jak już mówiłem, za 10 milionów. Ale to nie wszystko, bo jak na razie wydaliśmy 60 milionów i mamy jeszcze 10 milionów, żeby kogoś kupić. No i kolejny transfer, Milos Kerkes, który też przechodzi za 10 milionów, 70 oceny ogólnej. No i ogólnie powiem wam, że ekipa naprawdę jest solidna. A w głównej mierze to dzięki wam, bo to wasza zasługa, że zostawiliście tyle łapek oraz dzięki tej ankiecie. No i słuchajcie, 9 spotkań już za nami. I tak na szybko wam pokażę, że zajmujemy aktualnie 9 pozycję. No nie jest najlepiej, potencjał jest większy, a jak na razie tylko 3 zwycięstwa. Więc drugie spotkanie w tym sezonie i to spotkanie sobie rozegram, żeby tutaj jakoś podnieść na duchu naszych zawodników. Dobra, szykuje się groźny kontratak, tylko dobrze to jakoś wyprowadzić. Pele wychodzi pięknie na sytuację. Czy to skończy? No oczywiście, że to kończy. 20 minuta i mamy 1-0. Pele, uderzenie i no nie było nawet w bramkę. No i moi drodzy, druga połowa. No i tylko jedna bramka jak na razie. Źle mi się strasznie gra. Te białe stroje na te niebieskie, no tak jakoś, kurde, trochę mi się to tutaj zlewa, ale dobra, Miller, Miller napędza naszą akcję, tylko żeby Pele teraz dobrze wyszedł, Pele strzela i pewne wykończenie, 2-0, 74 minuta. Okej, przeszedłem do wyniku, hat-trick Pele, 3-0, udało nam się wygrać to spotkanie. A no i od razu wam jeszcze pokażę, że nasz budżet aktualnie wynosi 0 milionów na transfery, no bo nie pokazałem tego wcześniej oczywiście. No i moi drodzy, połowa sezonu, a więc szybko wam podsumuję transfery, które w tej połowie sezonu się podziały, ponieważ Stanley nas opuścił za 100 tysięcy. Haley został wypożyczony, Barber też został sprzedany, Warren został również sprzedany, Samaras został wypożyczony, Bradshaw został też wypożyczony oraz Patridge też został wypożyczony i to wszystko, co tutaj się wydarzyło. I właśnie dzięki tym transferom mamy 322 tysiące obecnie na naszym koncie. Podstawowa jedenastka wygląda w taki oto sposób, natomiast ławka rezerwowych wygląda tak. No i nadal Tom Frank niestety nie osiągnął wieku 16 lat,
lat, a ja wypożyczyłem naszego podstawowego bramkarza. Jednakże odwołanie go z wypożyczenia to tylko 3000, więc to też zrobimy i patrzcie, rozwinął się od razu tutaj o 2 oceny ogólnej. Co jest w ogóle? A więc finalnie tak, prezentuje się teraz ten skład. A jak to wygląda w tabeli? Ogólnie tabela prezentuje się w taki oto sposób, zajmujemy 4. pozycję, no i 11 punktów straty do pierwszego miejsca. Sporo, no nie wiem, czy nam się to uda odrobić. No i statystyki w tej połowie sezonu, no to Pele najwięcej bramek 21, na drugim miejscu Enrique 9, asyst najwięcej ma Perrone, a na drugim miejscu Miller. A teraz słuchajcie, bardzo ważny mecz. No i no nie ma innej opcji, no muszę to zagrać. Także trzecie spotkanie w tym sezonie, lecimy. Dobra, no i rozpoczynamy to spotkanie. Fajne stroje mi w końcu dobrało, bo jakoś da się na to patrzeć normalnie. Pierwsza akcja, Pele już jest sam na sam prawie, czy to wykończy? Co to było za uderzenie, ale pięknie. Trzecia minuta i mamy 1-0. Piękny odbiór Pele teraz, no i już będzie wychodził sam na sam, no musi to skończyć, no innej opcji nie widzę. I 3-0. Tak więc wydaje mi się, że w tym spotkaniu tutaj nic nie stanie się nam, więc przejdę po prostu do wyniku i wygrywamy 4-0, no pięknie. I Pele z 4 bramkami. No i moi drodzy, kolejne ważne spotkanie z pierwszą drużyną w tabeli. A więc no gram to, no nie ma innej opcji, no i to będzie chyba 4. spotkanie, o ile tutaj się nie strzeliłem. No i dobra, lecimy, no tylko nie przegrać, bo będzie przypał. Miller w polu karnym, wyłożenie, czy będzie 1-0 i mamy 1-0. Kto to strzelił? Obstawiam, że Enrique, ale nie jestem pewien. Tak jest, Enrique zdobywa pierwszą bramkę dla nas. Podanie do środka i mamy 2-0. Enrique w 32 minucie. Ogólnie przy wyniku 3-0 przyszedłem do końcowego wyniku. No i wygraliśmy to 5-1 i Enrique zdobył aż 4 bramki. No ładnie, ładnie. No i w końcu Tom Frank, 16 lat, możemy go przenieść do podstawowej 11, a więc zróbmy to. I popatrzcie się, jaki to będzie solidny upgrade. No gość 70 oceny ogólnej na bramce. No zarąbiście to już wygląda. No zarąbiście wygląda, ale i tak przegrywamy. Nie no, to jest fenomen. Dobra, powiem wam, że ogólnie jest szansa, żeby wygrać tą ligę. No zostało 5 spotkań do końca. No jeżeli się zepniemy, to jesteśmy w stanie wygrać ligę. Więc zabierajmy się za to. No a więc dobra, to spotkanie sobie przesymuluję. Zobaczę, jak oni tutaj rozegrają to. No a rozpoczynamy fenomenalnie od pierwszej bramki. Z naszej strony w 11 minucie Pele strzela. Oto kolejna akcja, piękne podanie Pele i Enrique ładuje w 15 minucie bramkę na 2-0. No i ostateczny wynik, wygrywamy 3-1. Dobra, jak na razie jesteśmy na pierwszym miejscu, teraz spotkanie z Sunderlandem, ale to spotkanie już sobie rozegram i to będzie chyba 5. spotkanie, jak dobrze liczę. Ale zobaczmy, uderzenie z dystansu Pele i 1-0 w 15 minucie. Zejdźmy do środka i mamy szansę na piękną kontrę, podanie do Fernandeza. Czy Fernandez to wykończy? I mamy 2-0, 23 minuta. Ale ogólnie wiecie co, stwierdzam, że po tym sezonie muszę sobie dać wyższy poziom, w sensie na poziom legendarny po prostu przejdziemy, bo no ta drużyna już zdecydowanie lepiej wygląda i wydaje mi się, że za łatwo mi tutaj to wszystko wychodzi. A to końcowy rezultat i wygrywamy 4-1. No i moi drodzy, to już jest spotkanie przedostatnie w lidze i w 23 minucie Enzo Fernandez wyprowadza nas na prowadzenie. Ale piękne zdanie skleiłem, no musicie to przyznać. A to już jest 39 minuta i Enrique na 2-0. A ostatecznie to spotkanie wygrywamy 3-1. A więc moi drodzy, ostatnie spotkanie jak na razie. Jesteśmy na pierwszym miejscu, ale tylko z 1 punktem przewagi. Dobra, no i co? No i wychodzimy w takim ustawieniu i w takim składzie na nich. A więc symulacja, no nie będę tego grał, bo by to było za łatwe. A tak zobaczymy, zobaczymy co tu się stanie. Ale piękna akcja, nasi zawodnicy wychodzą w 14 minucie na prowadzenie. A to kolejna sytuacja i Pele, ale załadował. 22 minuta, 2-0. No i moi drodzy, 88 minuta, a więc dołączam do tego spotkania, żeby zobaczyć celebrację naszych zawodników. Jeszcze tutaj szansa na kontrę, czy jakoś to wykorzystamy. Piękne wyłożenie i Perrone strzela na 5-0. Nie ma tutaj szans już żadnej, żeby oni to przegrali. I tak jest, zdobywamy trofeum, a także mamy awans do Championship. To jest trofeum, które zaraz uniesie Pele w górę. Pele, nasz kapitan z 11, ale trudno, to za chwilę będzie nieważne, bo zmienię mu ten numer, a jak na razie cieszymy się z tego, że zdobywamy po raz kolejny puchar, no i odblokowujemy znowu 40 baniek na nasze konto, więc fajnie będzie zapowiadał się następny odcinek. No i moi drodzy, szybkie podsumowanie na zakończenie tego odcinka, czyli liga, którą udało nam się wygrać, 86 punktów na naszym koncie. Aktualnie nasz budżet transferowy to niecałe 500 000, ale od następnego odcinka to się
się zmieni diametralnie, bo 40 baniek trafi na nasze konto. No plus wasze łapki oczywiście w górę. Natomiast statystyki zespołu Pele, prawie 40 bramek, a dokładnie 38. Drugie miejsce Enrique, 22 bramki, też fantastyczne liczby. I Fernandez, 13 bramek. Asyst oczywiście Pele najwięcej, 16, 11 Enzo Fernandez i Miretti, 10. Co tu jeszcze mogę pokazać? No pokażę wam na szybko, jak prezentuje się zespół. No zespół wygląda w taki oto sposób. No a ja będę szykował jakieś 3 transfery do obrony, bo tą obronę na pewno trzeba będzie wzmocnić na Championship. Ale to wszystko już w następnym odcinku. Ja serdecznie dziękuję wam za dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Nie zapomnijcie zostawić łapki, żeby wspomóc finansowo nasz klub. No i w następnym odcinku zaczynamy już boje w Championship. No i miejmy nadzieję, że ten skład nas zaskoczy i od razu z buta wejdziemy do Premier League, której naprawdę będzie rzeźnia. Ale co dokładnie się wydarzy, przekonamy się już niebawem. Dzięki serdecznie za dzisiaj. Trzymajcie się i do zobaczenia.